Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio i witam was w 6. odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Okej, kupiliśmy sobie tutaj co prawda miecz wiedźmiński. Chciałem ruszyć na Endriagi, ale zginąłem, bo nie miałem miecza wiedźmińskiego. No i nie ogarnąłem ogólnie, dlatego... Wiedźmin idzie, myślisz, że się zgodzi? Najpierw pójdziemy sobie po Żegotę. Nie, bo dostałem taką jakby tanią podpowiedź, że Żegota da nam plus 5 do ciężaru, czyli że będziemy mogli więcej unieść. No i po prostu nam da jakieś większe ułatwienie. Dobra, Binduga. To jest ta Binduga. No i gdzie... Dziewczyna może zostać wiedźminem? Nie wiem. Może zostać, to tylko od niej zależy. Gubię czy co? Człowieku! Dwa miecze mam po to, żebym jednym zabijał ludzi, takich jak was, a drugi stwory i mutanty. O, wystraszyłem je. Mój tata ma większy miecz! Chcesz ze mną pokozaczyć? Huderlaku? Jeszcze taki krasnal z ciebie? Dobra, koniec gadki. Ale gdzie ja mogę znaleźć tą Żegotę? Trzeba będzie poszukać. Synu, matka, mówiłem, zostaw mnie w spokoju! What? Kiedy na mieście mówię, że ktoś królów morduje? Znasz, matka, jakiegoś króla? Ja przekrew też nie. Bartosz Kuta? Zaczęli od królów, a niebawem przyjdą po nas. To niech się kurwa pośpieszą. Więcej nikogo nie zdradzisz. What the fuck? Nie wiem, o czym mówisz. Komendant Loredo. Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem, skoro... O, nieładnie tak mówić o Elce. A co ci do tego? A wiele mi do tego. Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzy. Dała mi! Co? I to są te dowody? Zaginęło dwóch nas. Gówno, a nie dowody. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę. Cicho. Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. No właśnie. Tam się roi od wszelakiego świństwa. O, boicie się? Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Udaj się do jaskini pod Flotsam. Chwileczkę, chcę tą Żegotę całą. Tylko nie wiem, czy ja teraz znajdę tą całą Żegotę. Chwileczkę, roślinki pozbieram. Dobra. To muszę pamiętać. Chwileczkę. Zbieramy wszystko, co tutaj tylko popadnie, wiecie. O, może tutaj. Skóra. Veiopatis, skóra. O, gówno tu jest. Za dużo to ja tu nie znajdę. Ty jesteś w pobliżu, mój medalion drga. Reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. Może ostrzega cię przed plaśnięciem w pysk. Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. Nie wyglądasz naprawdę na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę. Więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zademonstrować. Ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Veiopatisa. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. A no właśnie. Czekaj, może ona ma ten... Chwileczkę, to trzeba do niej zajrzeć. Filtr Petriego. Tu Midaitie. Nic chyba to nie będzie miała. Zęby Andriagi. No ma to jakieś kurde receptury. Nie, ona nie ma Żegoty. Czyli pomyłka nagła, nie? To lipa. Czekaj, tylko muszę sobie jeszcze dokładnie przypomnieć, który to z tych debili miał Żegotę. Trzeba zbierać. Może gdzieś się znajdzie jakiś trop. O, klec z drewna. Zawsze się coś może przydać z tego. O, piesio. Może tutaj. A ty? Kto? Jest Żegota! Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach,
Tam cielątko nieboże, a i wydrze futerko się znajdzie. Pewnie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Coś się porobiło z potworami. Widać, w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walcząc z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Dobra? Lol. Chwileczkę. Handel. I chyba u ciebie coś można kupić. Tylko daj mi chwilę. Krótkie rękawice, zbroja, kurtka z utwardzonej skóry, solidne spodnie. Najpierw zobaczmy, co ja mam. Ciężkie spodnie. A, można to wszystko teraz posprzedawać. Skórzana kurtka. Dobra, czekaj, sprzedam ci te pierdoły. Dobra, a teraz u ciebie, co tu masz? Z utwardzonej skóry. Aha, dobra. Jakieś wzmocnienia masz? Poszukamy, gdzieś to jest u ciebie. No, ktoś mi coś pisał, że u Żegoty można kupić na, wiecie, większy ciężar. Chwileczkę, zaraz to znajdę. Żywotność plus 5, aha. Ametystowe ulepszenie. Zaraz to znajdziemy. Spokojnie. O! Solidne, długie, co? Rękawice. Maksymalny udźwig Geralta plus 5. No to kupujemy tą recepturę. Jep. Czyli u Żegoty była jakaś receptura, schemat. I teraz możemy dzięki temu wykonać wzmocnienie dla Geralta. To chwileczkę, wyjdziemy stąd. Okej. I teraz receptura. Solidne, długie rękawice. Redukcja obrażeń od magii. Aha, to są te solidne, długie rękawice. A, trzeba mieć ten. Co tutaj trzeba mieć? Solidne sukno i utwardzoną skórę razy 3, żeby wykonać sobie właśnie to wzmocnienie. Dobra, cena wykonania 30. A, to nas stać w sumie. Tak, już u niego. Czekaj, solidne sukno razy 2. Jep. I utwardzona skóra. O kurde. Chwileczkę, coś tutaj trzeba sprzedać. Te pierdoły. Zarobimy na tym. I kupimy sobie tą recepturę. No, trofeum z utopca. A te rozkazy wszystkie, rzecz o smokach, Veiopatis, ja sobie to poczytam. Tylko jeszcze czegoś szukam przydatnego, o. Te pierdoły możemy posprzedawać. Teraz sobie mogę kupić, tak, u niego to będą. I utwardzona chyba razy 3, tak? Chwileczkę, zaraz się sprawdzi. Jep. Chwileczkę. Nie chcę handlować, kurde. Mylą mi się te wszystkie rzeczy. Aha, jeszcze jedna sztuka utwardzonej skóry. No to już. Jeszcze cię trochę pomęczę, Żegota. I to będzie być jeszcze jedna sztuka utwardzonej skóry. I jedziemy. I tworzymy. Pięknie. Tak, nakładamy i w ten sposób zyskujemy plus 5 ciężaru udźwigu Geralta. No czemu żeś buty zdjął? Co ty robisz, kurde? Zmień to, o. No sorki, ale... te moje rękawice
No też mają plus jeden, ale jest rzadki. Jest bardziej, jest więcej wart. I szczerze mówiąc, ma więcej po prostu możliwości dodatkowych. Bonusów ma więcej. Dobra, to dziękuję temu widzowi, który mi napisał w komentarzu, gdzie jest ten udźwig, bo szczerze to ja i tak nie pamiętałem już tego. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki temu będę mógł nieść więcej wszystkiego. Chwileczkę, tutaj leżało. Nie? O, jest dratwa. O, trochę orenów. Coś jeszcze masz tu? Wiesz, ja cię tutaj przeszukam od A do Z. Mam mój amulet, to wszystko wezmę. Dobra. No i okej, co tu dalej możemy robić? Zajęlibyśmy się tą misją z tą elfką Malena z woli boskiej i katowskiej. Zabójcy królów, twarde lądowanie. Miecz na potwory, zabójcy królów. Ja tutaj takie patrzę rzeczy. A to już są wszystko wykonane. Więc zajmijmy się teraz Maleną. Udaj się do jaskini pod Flotsam. A dobrze, to się tak samo udamy. Czy tak też zrobimy? O to mi chodziło. Nie wiem, czy ja dobrze idę. A to trzeba chyba iść w tą stronę. Mniej więcej. Aha, trzeba będzie teraz wejść. Okej, przechodzimy. Zanim zaczniemy robić misje fabularne, to wolałbym, żeby nasz Geralt nieco w tym mieście, wiecie, się podpakował. Dokonał przeróżnych upgrade'ów. Bo to dla Geralta potem, wiecie, jest ułatwienie, kiedy już jesteśmy gdzieś w trudniejszych lokacjach. A Geralt przynajmniej, wiecie, będzie więcej miał możliwości i większe skille. Dobra, idziemy sobie dalej. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Spokojnie, nie przeszkadzam wam. Możecie sobie mówić co chcecie. Okej. Dobra. Dobra, czekajcie, zrobię sobie save'a. F5. Jakieś wzmocnienia mam? Jest, ulepszenie zbroi. Kurde, ulepszenie zbroi. Czemu ja wyrzuciłem? Jezu. Kurde, czasami mnie już to wkurza. Jep. Dobra, mamy już kilka wzmocnień. Okej, to użyjemy miecza srebrnego. Krew falki. Zwiększa maksymalne obrażenia na miecza. Dobra. O, to kilka wzmocnień damy na miecz srebrny. Teraz... aha, tylko w czasie medytacji. Dobra, i teraz medytacja. Jep. Dobra. Kot. No, już uspokoiłeś się. Dobra. O Boże, jak ich widać. Trzeba iść w jakąś ciemność. Coraz więcej krwi. Pewnie zaraz okaże się, do kogo należała. No właśnie, zaraz się to wszystko okaże. Spokojnie. Trzeba szybko tam dotrzeć i ich wszystkich wyniszczyć. Bo skubany naprawdę są mocne, ale jak ja pomyślę i zrobię coś mądrego, to wtedy nie mają szans. A potem mam te wzmocnienia. Za stary na to jestem. A, no jasne. Pudło. Kurde, oberwało mi się już troszeczkę, trzeba uważać.
poszło. No i nie wiem, coś to za bardzo nie działa. Dobra. Jest. Dobra, unik. Zaraz tu ich pojedziemy. Nie wiem, na co oni czekają. Wow, 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 wow. Za bardzo się zbliżyli. Kurde, krwawie. To jak cholera. Patrz. Kolega naprawdę chce mnie wkurzyć. No podejdź tu jeszcze raz. Okej, okay, jestem już po krótkiej takiej przerwie. No nekery nam tu nieźle już pocisnęły. Czekam, aż mi się wigor naładuje. Ale one i tak tu podejdą. Mimo wszystko. Wow, 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 jaki rage. Nie, trzeba na tych wojowników uważać, bo to są naprawdę mocne pokraki. Dobra, padł. Teraz czekać na resztę. No oni też już tu pobrywali. A, zrobił unik, ale i tak padł, bo płonął. Albo krwawił. Mam te wzmocnienia, które jednak działają. Dobrze. Tylko my mamy teraz mało low HP. Ty patrz, walną nas. Skubany. Chwileczkę. Cofnijcie się, panowie. Ty, kolega chce tu podejść. Albo naprawdę bardzo oberwać na tym chce. No patrz. Do wykończenia. Unik, unik, unik. Gorąco się robi, nie? Dobra. Zaraz tu zdechną wszyscy. Uciekają nekery. No jeszcze nie padł. Skubany. Dobra. O. Mamy wiedzę o gatunku potworów. Miło. Dobra, tu już powinien kolejny paść. Ale jako, że mam low HP, to ich wykończę z tego. Z igni. Szybciej, szybciej. A patrz, jeszcze. Kolejny neker wojownik. A ja jestem słaby. Oj, niedobrze, niedobrze. Patrz! Skubany chciał mnie prawie uderzyć. O, jest, jest! A! Wykończenie! Dobra, unik. Jesteś brzydki. No właśnie, bardzo brzydki. Gorszy od... Po prostu... O, jest kolejne wykończenie. Poszło. Chodźcie tu, będzie więcej wykończeń. Nie, lepiej tak nie będę pochodził. Teraz to jest w cholerę ciemno. Chwileczkę, ucieknijcie sobie. Dobra, teraz medytacja. No, medytacja, chłopie. I picie eliksirów. I jeszcze raz kod. Dobra, wypij jeszcze jaskółkę. Jeszcze jaskółeczkę. Jaskółko jest. Aha, nie mogę już wypić. To nie, mogę wypić, dobra. To jeszcze jedno wypijemy. Okej. Jaskółeczka da nam więcej życia. Dobra, gotowi do walki.
O, przez 10 minut będzie nam się szybciej regenerowało. O, ile zbierania teraz tego jest. Tego syfu. Dobra, nekery. Pudło. Jeb. I wykończenie. Jak dostał. Trzeba uważać, żeby nas tamte nekery nie zaszły. Ale jest już dobrze. No, pięknie. No, i tak ma być teraz. Tak teraz trzeba trzymać. To chyba dobry trop. No, bardzo dobry. Tutaj. Wow. Ale nas zaskoczył. Dobra, zdechło. No patrzcie, niektóre nekery potrafią zaskakiwać. Ale mamy na szczęście szybszą regenerację życia, co nam to daje przewagę na jakiś czas. Ale daje przewagę. Przeszukajmy sobie wszystko. Słyszałem chyba kolejnego nekera. Dobra. Wykończymy to gównienko. O. Zdechło. Już. Wykrwawia się teraz to gówno. Już się wykrwawiło. O, ważony sztylet. Bierzemy wszystko, co tu tylko udźwigniemy. Zrobię cięcia tam, gdzieśmy ginęli dwa razy dokładnie. Tak, to wiecie. Nie chcę tutaj żadnych zgonów wprowadzać. Chcę, żeby materiał był krótszy. A patrzcie, więcej nekerów. Spokojnie. Ciągle się te nekery tu zrespią. To jest utrudnienie dla nas. Ty patrz, ile HP zadają. Skubane. Teraz to ja tu nic nie zrobię za bardzo. Bo one znowu tutaj, wiecie, chcą na nas naszarżować. No, skubane. No, chodź tu. Niech tylko któryś podejdzie. Unik, stary. Dobrze. Pudło. A dla mnie już jest ten neker. Pięknie. A jeszcze jeden. Do wykończenia. O. Wykończeni. Ja mogę ich tutaj przeszukać, zlutować. No i tu jeszcze nie pozbierałem. A zawsze oni mają coś tutaj. O, znowu neker. Kurde, mało was tu jest. No właśnie, nie nauczą się. Poekspimy trochę przynajmniej. Dobra. No, już. Już, nekery tu już powinny padać notorycznie. Dużo rudy żelaza tutaj mamy. Co to jest dużym plusem w takiej jaskini jak ta. Przynajmniej będzie co zbierać i co sprzedawać najlepsze, bo zarobimy na tym dużo. Na tych nekerach. Dobra, idziemy dalej. Trzeba iść coraz wyżej. Śladami krwi. Zaraz mi się ta skończy. Kot właśnie. Zaraz mi się kot skończy. No wspinajżeś się tutaj. Kurde, co to za problem na ciebie tutaj. Dobra, tutaj. A, zwykły neker. To 2,9 nam nic nie zrobi tutaj. Pięknie. No i teraz znowu nic nie widzimy. Więc trzeba będzie znowu skorzystać z medytacji i wypić kolejną miksturkę kota. Tak, wypij. Chlej mi to. Ja nie chcę chodzić po ciemku, uwierz. Pięknie, Geralt.
Jedziesz tu z koksem. Tak jest. Okej. No i gdzie teraz byśmy sobie poszli? A to jest zeskoczenie tam. A ja nie chcę jeszcze. Ja tu jeszcze posiedzę. Poprzeszukuję. Powiem wam, no, jak na tą misję to jest ciężko. W tej chwili przynajmniej, na chwilę obecną, bo to jest Geralt. Znowu krew. No tak, tradycja musi być. To i krew również. Wyjmij ten wiedźmiński miecz i nie truj mi dupy. Potem oberwie ci się i co? Zgon natychmiastowy. Dobra, idziemy tutaj. Coraz więcej tej krwi tu mamy. O proszę. Strzały wiewiórek. Wszystko jasne. Aha. A więc to wiewiórki. Dobra, sprawdzimy jeszcze miejsce. Do końca. Tutaj może być coś ciekawego. Sprawdzimy tą jaskinię do końca. Jakaś drabina. Tylko do czego? Od tego zacznijmy. Ja tam sobie wejdę, spokojnie. Coś tu pewnie jest. O, wyjście. Jak to drzwi zamknięte? Aha, czyli nie wejdziemy jednak. Gna mnie. Dobra, porozmawiamy z Maleną i zakończymy odcinek. Bo by to już starczyło w sumie. Dobra, zbijamy stąd. Coś jeszcze? Przegapiłem czy coś? Zawsze mogę zebrać. Coś to było, ale nie, to jest cały czas ta interakcja. Jedna i ta sama. O, ruda żelaza. O jest, tu możemy sobie zaskoczyć. Bardzo fajny sposób. Okej. No i cała jaskinia. O, coś tu jeszcze zostało. Właśnie. Coś od nekerów zostało nam tu jeszcze. Ogólnie żeśmy się dorobili troszeczkę łupów. Dowiedzieliśmy się, czyja to była krew. Krew elfów. Teraz trzeba porozmawiać z naszą drogą Maleną, która jest nazywana Suką obecnie. Okej, pięknie. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Może ich tu skłamać, może powiedzieć im prawdę. Zagryzieni, nie żyją. Pewny jesteś? Poszarpani jak stare worki. Co tam się wydarzyło? Coś zwabiło wasz patrol do jaskini. Niestety wojacy nie byli wystarczająco przygotowani, resztę już znacie. Potwory nie są wybredne. A teraz płaćcie. Pewnie. Zasłużyłeś na... No, dawaj hajs, człowieku. Dziękuję. Uratowałeś mnie, Wiedźminie. No, wow. Zwykle ludzie nie stają po stronie elfów. Bo nie jestem zwykłym człowiekiem. To prawda. Dasz mi się przekonać, czy pod każdym względem jesteś taki niezwykły? Co proponujesz? Zobaczysz. Znajdziesz mnie w lesie przy wodospadzie. Pamiętaj tylko, że nie będę czekała wiecznie. W lesie nie jest bezpiecznie, nie możesz iść sama. Jestem elfką, nie martw się o mnie. Pójdę po ciebie, Malena, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 6. odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!